powinna już działać. Jak się działa? Zasiedziałem w ubiegłej nocy. Teraz plecki bolą. Kabel w ogóle mi się trochę zawija. Będę musiał go jakoś chyba inaczej ułożyć. Europa, Francja. Dobrze. Get ready for the next battle. Hałas i scena, o matko. Nie, no nie przesadzajmy. Znowu jedynka. Ojej, coś. Tailsweep. Ojej. Dobrze, wstawiam sobie. Chyba będę musiał poprawić trochę ustawienia na PC-cie, bo on tutaj zwalnia. A niestety spada niżej, a nie, jeszcze nie. Aj, za wolny cios. O, przegro mi Curtisie. Spadasz rangę niżej. Wezmę rematch. W czasie coś przestawię na PC-cie. O, nie chcę rematchu, dobrze. Dobra, nie, ja po prostu zmniejszę trochę
Detale. No to i tak jest słabo, ale spoko. Whatever, ważne, żeby działało szybko. Lecz muszę częściej używać, bo jest bardzo spoko. Get ready for the next battle. Zajka, ach. Znowu się nadziewam. Przepraszam, że ci to robię, Pandziu. No, nic nie robisz. Ale w ogóle ciekawe, że to jest w trakcie Rage Arta.
Nie ma, nie ma haja. Kąśmy te pędy bambusa. Zobaczymy, czy uda się tutaj dostać do fioletowych. Cześć. Wiesz co? W ciągu dnia było gorzej, teraz jest trochę lepiej. Tak mniej więcej 15-16 usypiałem, ale teraz jest ok. Spałem tak 6 godzin. O, to jest fajne. Jest spoko. Daj rematch. O, bardzo ładnie. Tak, punkciki te sobie mogę zdobywać. Tak. Pierwszy raz gram w ogóle z Jackiem, więc też nie wiem, na ile to można klatkowo sobie pozwolić.
Jaką rangę co już całościowo? Nie mam pojęcia. Zależy od tego, kiedy zaczną mnie bić. W tym rzucie byłoby fajnie, gdyby był Floodblast. Ale niestety nie ma. Ma plakietkę smażony kurczak, więc być może idzie teraz na smażonego kurczaka. Italia. Zobaczymy. Co teraz? Lee, proszę. Aj, nie to. A, on może teraz ten Mida zrobić. Okej, okay, to nie wiedziałem. Ale to jest taki Lee, widzę, że on sobie wciska przyciski, czasem zrobi jedynkę. Czasem zrobi lowa. Ojej. Jeszcze jak go nie skraszowałem. Perfekcyjny. Czekaj, czy by nie chciał rewanż. Fajnie. Hop, hop, hop. Ojejku. Oj nie! I tak jestem na siebie, bo nie to chciałem. Ciągle zapominam o tym, że jak mam Rage'a, to żeby zrobić rola, muszę zrobić dół, dwie ręce. Swoją drogą, możesz sobie zobaczyć, że na Twitchu wrzuciłem jakieś emotki, nie wiem ile jeszcze, ile już działa. Ale jakieś powinny być. Okej, czy to nie jest tak realne?
Nie. Ten są trzy nogi na low. Ojejku, nie. Dobrze, co zrobił. Te emotki. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy... Nie, niektóre są ustawione jako dla subskrybentów. Ale wydaje mi się, że ta... Te pierwsze trzy chyba są dla followersów. Może zaraz się upewnię. Emotes. Tak, te pierwsze trzy, czyli uśmiechnięta panda, panda krzycząca i kubek z piaskiem są dla followersów. Tam są dwa ciosy. Ej, ale zepsułem. Ale udało się, dobrze. Fight!
To się coś mało punktów zdobywa. Get ready for the next battle. Znowu Italia. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Ojej. Coś inputy teraz nie wchodzą. No nic. Nie nauczy się. Ale o dziwo, jeszcze nie miałem żadnego rage quittera. Tak ever, grając w Tekkena 8. I tam jeszcze punkcików to chyba na 1000. Oj, nie chcę grać. Trudno. Get ready for the next battle. Mówione walki? Ale pewnie dlatego, że mam język polski. No cóż, zdarza się. Get ready for the next battle. Yoshimitsu. Zobaczymy. Tak, uciekłem. Dobra, czyli tutaj nie ma co się bać. Okej, to był chyba błąd, bo robiłem rzut, chyba że docisnąłem górę. Nie, tutaj musiał być błąd, będę musiał to potem sprawdzić.
Na praktycznie, bo wciskałem. Znowu rzut z tej samej ręki. Ups. To przypadkowo było. Bo robiłem, wcisnąłem dwie ręce. I więc nie mogłem zrobić tego ciosu. Aj. Bo zrobić miecz. No ale sweepek mu nie wyszedł. Ale co, jak dobrze pójdzie, to ze trzy walki i będzie Mighty Ruler. Słyszałem, że co się dostaje plus 10 do fame'u w internecie, więc spoko. Właśnie miałem to sprawdzić. Dobra, to może potem. Get ready for the next battle. Round one. Fight. No jest mój pierwszy rage quitujący przeciwnik, ale to jest chyba dziwne, nie? Bo dość szybko. Nie to było. Ja tam spóźniłem się z ukaraniem Hopkika. On się czaił z tym FC DF1. Jak możesz, to zrób klipa, w sumie można sobie wrzucić.
Czyli mam swojego pierwszego rage quitującego przeciwnika. Jest sukces. Get ready for the next battle. Polska owns you. Ciekawe kto to. O, walka awans. Nice. To mam nadzieję, że mi się uda. Czekaj, nie wyrywamy rzuci. Ojejku. Up, dobrze. Ojejku. Ale gra na Wi-Fi. No nieładnie, nieładnie. W sumie mógłbym zmienić sobie... O ile punktów? O kurczę. Można było zmienić punktów... Boże, nie punktów. Opis. Czynnik w grze. Nie graj na Wi-Fi. I zostałem skancelowany. Czyli mamy fioletową rangę. Dobra, spróbuję teraz. Czy mogę ustawić, żeby nie wyszukiwało przez chwilę? Nie wiem. Na razie ustawię sobie tak, jak to było. Nie. Dobra, ustawię tak, żeby tutaj... W zasadzie, żeby cały czas kłócał. O. Tak, tak. Nie mam pojęcia, jak to zadziałało wtedy. Nie udaje mi się tego powtórzyć, bo to było tak, że wyszło mi góra trójkąt.
gdzie chciałem robić ten rzut. Oj, niepotrzebnie wziąłem, bo tam jest 8%, nie zauważyłem. Ajaj. Jakie punkty dostaję? 400 chyba. Na jeszcze 31 poziomów, żeby dostać piłkę. Ta seria. Były streak. Papa. Sugar patrzy na pandę. Dzień dobry, dzień dobry. No. Tak, teraz fioletową rangę wbiłem. Są na nią jakieś zniżki w McDonaldzie? Round one. Fight.
źle siedzi. No i odzyskałem punkty. Get ready for the next battle. Czas 50 minut, no to pewnie jeszcze trochę i będę uciekał, ale na razie jestem. Ojej. To co ja wcisnąłem? O matko, ale siara. Ale już tak. Wiedziałem. A to nie jest tyle. Trzeba na zegarek. Ojku, dobra, ale ja sobie muszę się później wgać, bo nie mogę przegrać tego. Nie, nie to. Dobra.
Trochę się pogubiłem. Tam miało pójść DF4, a nie DB4. Ale szanuję, że się adaptuje. No dobra, może nie do końca. Tym skara. Wpadek. Dużo przycisków wcisnąłem, no nic. Nie, nie, teraz ja gram na... Zaraz ci pokażę. Gram na... widać? Na padzie od PS1. No padzik od PS1, widzisz. Widziałem nawet ludzi, którzy grali na padzie od Xboxa 360, a to dopiero to były kiepskie pady, a te pady są fajne. Mam też DualShocka od PS1, to jest biały, a nie szary. I na nim chyba mi się jeszcze lepiej grało kiedyś. Z Hitboxem mam ten problem, że walczę w pierwszej kolejności z wciskaniem przycisków, a dopiero w drugiej kolejności z moim przeciwnikiem. No tutaj na padzie nie masz tego problemu. Get ready for the next battle. Mocno Legacy. Ja nawet mam możliwość podłączenia tego pada do PS5. Poczuj smak kapitulacji. Też ten moc maszowania jedynki. No kurczę. Fight.
Nam da to. Używam dwóch przejściówek, bo używam takiej, jaką do peceta, plus Brook FGC. No i Reina nie chce grać przeciwko mnie, no co tu poradzić. Swoją drogą dodałem tutaj emotki i wklejam je teraz. Emotki dla followersów i dla subskrybentów. Na razie dla subskrybentów jeszcze, czy w ogóle część emotek jest jeszcze tutaj, musi być zatwierdzona. Zwłaszcza te animujące się, przepraszam. No na razie te trzy, jak jesteś followersem, możesz wrzucać. Niestety dla followersów nie ma animowanych. Znowu on tylko na to gra. Co mi bezpieczne nie 9. Dwie rączki to jest taki spoko baton, bo wcześniej, żebym używał szybkiego mida, takiego przewracającego, no to musiałem brać dwie ręce, który jest karalny na wybitkę.
tyle świeczne też chyba. Jezu, znowu nie to chciałem. Znowu w dół dwie ręce powinienem go wcisnąć. O, bardzo dużo punktów. Może jeszcze posiedzę w takim razie? Może uda się do tego... Flame Rurera, tak? Spania. Get ready for the next battle. Lawek zacznie od 1, 2, 3, więc ja zacznę od jedynek. Round one. Fight. A on nie zaczął. Ojejku, naprawdę. I na filetowych tak grają. Zauważyłem, że im więcej się doświadczenia zdobywa, tym rzadziej się używa Rage Arta. Wiesz co, to jest kwestia po prostu tego, że Rage Arta się raczej nie używa na pałę, a wiele osób używa. Ja tutaj używam najczęściej jako mid input po prostu, bo chcę robić... trafił. Bo chcę robić rola. I ja rola robię normalnie FCDF dwie ręce. A tu z Rage'em trzeba robić FCDU dwie ręce. Ojej. Okay.
więc no rage-arty są sytuacyjne. A jeśli oczywiście mówimy o takich rage-artach w polu. No bo w jungle to wiadomo, zależnie od tego, ile zrobiliśmy ciosów, ile mamy zdrowia, czy nam się opłaca w ogóle zrobić jungla z rage-artem. Co ja zrobiłem? Bawimy się w lowy. DF chyba mi z opóźnienia wchodzi. Nie wiedział, że tam jest trzeciał. Będzie razy przed rzut w tej rundzie? Chyba tak. Ja jestem na etapie, że zapominam mojego istnienia, bardziej skupiam się nad movementem, a to błąd, bo często był ładnie siadł. Warto pamiętać. No i brakuje Rage Drive'a z Tekkena 7, ale rozumiem, że hit skoczył w to miejsce. Ale gdyby to jeszcze dali Rage Drive'a, to już w ogóle byłaby masakra. Znaczy tutaj Rage Drive to są niejako hit smasha tak naprawdę. Nie? Smutek. Nie, 14%, sorry. Sorry, nie. Dobrze, że te procenty działają. Dajcie mi więcej ikonek, Twitch. Zaakceptuj mi ikonki.
0% elegancko, spoko. Co w ogóle godzina? Za 15:12. O, może się uda wygrać i będzie awans i będą pójść. Tak zwany setup śmierci. Widziałem, że ludzie się policali, że Dragunov wygrywa rundę w 12 sekund. No to możesz sklipować. Oj, że Panda wygrywa w 11. Tak, w 50 sekundach. Sklipuj proszę tamtą rundę, to ja sobie ją pobiorę. Tamten lołek. Nie jest bez, nie jest karalna wybitka, ojejku. Ale to mogę zrobić ścianę. No i mam rangę środkową, fioletową. Ojejku, jak dużo punktów. Już jestem w połowie tej rangi prawie, że no. W 1/3. Już sobie zrobię screena.
Ojej, zrobiłem błąd. Może zepsuję? Zepsuł, dobrze. Dobra, to północ jest za chwilę. Można się chyba wozić w internecie. Nie wiem, te rangi wiadomo, że nie grają, no ale tyle. Dobra, no to dzięki. Mam nadzieję, że zrobiłeś tego klipa, bo jak nie, to ja sam go będę musiał zrobić. Standardowo, czy nie standardowo, bo nic mnie nie zapraszałem, ale odsyłam na mojego YouTube'a po filmiki związane z bijatykami i widzimy się na streamie pewnie dopiero w sobotę od 3 nad ranem. No, będzie Evo Japan. Dzięki, cześć.